Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale. Kolejny odcinek. Widzimy się teraz o 16. Tak, 16, okej. Ostatnio mieliśmy randkę z Papyrusem. Kto nie obejrzał tego odcinka, zapraszam. Niezbyt dużo go ominęło, ale wciąż. No, nie chcę tu wejść. To, chodźmy dalej, tam gdzie mieliśmy iść. A zrobiliśmy praktycznie sidequesta. Dobra. Ten efekt mi nie jest potrzebny, bo już pokonałem Papyrusa. Jest wszystko okej. Okay. Więc teraz muszę tu iść. Creepy! O! Sens! A ty kim jesteś? Yo! Podkradasz się, by zobaczyć ją. Też? Nie, czy ty też się podkradasz, żeby ją zobaczyć? Jest najfajniejsza, prawda? Wspaniale, jest najważniejsza. Najfajniejsza, prawda? Chcę być taki jak ona, kiedy dorosnę. Hej! Nie powiedz, że mój... Don't tell my parents. Nie mów moim rodzicom, że tu jestem. Haha! Okej. Okay. I guess. Kim jesteś? To jest Echo Flower. Powtarza ostatnią rzecz, jaką słyszał. W kółko i w kółko. Okej. Okay. A tu już jest. Dźwięk spływającej wody wypełnia cię determinacją. Myk. Siema, Sans. Co? Nigdy nie widziałeś gościa z dwoma robotami wcześniej? Znaczy... Z dwoma pracami wcześniej? Szczerze to widziałem nawet ludzi, którzy mają więcej niż dwie prace. Na szczęście... Na szczęście dwie prace równa się... Podwójna liczba legalnie zasłużonych przerw. Idę do Grilbiego. Chcesz iść? Pewnie. Więc jeśli pozwolisz, pójdę od mojej pracy. Okej. Okay. Tutaj. Znam skrót. Okej. Okay. Szybki skrót, co nie? Hej wszyscy! Cześć, Sans! Cześć, Sans! Witaj, Sans! Cześć, Sansi! Cześć, Sans! Nie byłeś tutaj przypadkiem na śniadanie kilka minut temu? Nie. Nie miałem śniadania przez przynajmniej pół godziny. Chyba miałeś na myśli o brunchu. Brunch to jest coś na rodzaj, nie wiem, drugiego śniadania po angielsku. Proszę. Czuj się swobodnie. Ups! Patrz, gdzie siadasz. Dziwacy dają poduszki pierdziuszki na siedzeniach. Nie wiem, czy to się jakoś inaczej nazywa. No ja to tak się nauczyłem tej nazwy. W każdym razie zamówmy coś. Co byś chciał? Frytki czy burgera? No oczywiście, że burgera. Hej, to brzmi całkiem fajnie. Grilby? Będziemy... poprosilibyśmy o podwójne zamówienie burgerów. I poszedł Grilby. Który jest żywym ogniem. Więc... O czym myślisz? Co myślisz? Co myślisz o moim... bracie? Jest spoko. Oczywiście, że jest spoko. Też byłbyś fajny, że gdybyś nosił to ubranie codziennie.
Zdejmuje je tylko, kiedy naprawdę musi. No więc... Przynajmniej je... myje. I mówiąc o tym, mówię, że nosi je po prostu, kiedy bierze prysznic. Ja nie mogę. Okej. A to jest... burger. Coś trochę ketchupu? Oczywiście. Bon appetit. Wziąłeś ketchup? Dokładnie. To jest stary żart. Zatyczka odpada i cały ketchup w butelce wylatuje na twoje jedzenie. Ups. Zapomnij o tym. Możesz mieć moje. Właściwie to nie jestem głodny. Ej no. Właściwie fajny czy nie. Musisz przyznać, że Papyrus ciężko się stara się bardzo ciężko. Jak na przykład, że chce być częścią królewskiej gwardii, nie wiem. Będę się nazywał królewskiej gwardii, bo tak łatwiej jest. Pewnego dnia poszedł do domu generała królewskiej gwardii i błagał ją, by go przyjęła. Oczywiście zatrzasła drzwi przed nim, ponieważ to była północ. Ale następnego dnia obudziła się i zobaczyła go ciągle czekającego tam. Widząc jego dedykację, zdecydowała, że da mu trening wojownika. Ciągle w trakcie roboty. Okej. Okay. Can I just go now? O tak, chciałem cię o coś zapytać. And now the time... Czy kiedykolwiek słyszałeś o gadającym kwiatku? Tak. A więc o tym wszystkim wiesz. Tak swoją drogą, Sans teraz tutaj zatrzymał czas. Kwiatek echo. Są wszędzie wokół. Powiedz coś do nich. I one powtórzą to w kółko i w kółko. Co o tym sądzisz? I co z tym? Więc... Papyrus powiedział mi coś... ciekawego. Pewnego dnia. Czasami... Gdy nikt nie jest wokół... Kwiatek się pojawia i szepcze do niego różne rzeczy. Więc to jest flattery. Rady. Porady, czy coś w tym stylu. Przepowiednie. Dziwne, co nie? Ktoś musi używać kwiatka echo, by go oszukiwać. Miej na to oko, dobra? Dzięki. Dobra. Czy mogę już iść? A więc... To była długa przerwa. Nie mogę uwierzyć, że pozwoliłem ci odciągnąć mnie od pracy na tak długo. A, tak ogólnie... jestem tak trochę spłukany. Czy możesz zapłacić za rachunek? To tylko 10 tysięcy złota. Nie. Tylko żartuję. Grilby, daj to na mój rachunek. Tak ogólnie... Chciałem coś powiedzieć, a zapomniałem. Aha, G-sense. Po prostu GG. A z Grilby mogę pogadać? Grilby powiedział, że twoje jedzenie jest prawdopodobnie już zimne. A mogę je wziąć? Mogę wziąć tego burgera? Nie, kurde, damn it.
Przepraszam. Ale może teraz wreszcie się coś wydarzy fajnego. I tym razem nie będę szedł nigdzie. Jo. Kurde, mogłem zapisać wtedy. To przynajmniej nie, jakby się gra nagle skraszowała, to bym nie miał takiej... takiego małego bólu dupska przynajmniej. Wow. Aha, po prostu poszedłem za daleko. Spoko. Bium. Dobra, co? 206 minut? W to gram już? Dobra. Co to? To jest skrzynia. Dobra, bla. Boxhater. W ogóle ma coś tutaj? Bandaż. Co mam? Stick. Okay. Kamienie spadają, jej. Przejdę się tutaj. O, Eco Flower. Przysięgam, że coś widziałem. Za tą spadającą wodą. Ha? Kamera jest schowana za tym. Albo aparat jest schowany za tym wodospadem. Okej, okay, I guess it's okay. Wait, what? A, takie buty. Okej. Okay. Lel? Co to jest? Leży tutaj. Tu jest tutu. Leżący sobie na ziemi. Czy zabierzesz się? Take it. Wziąłeś old tutu. Już. Założyłeś stare tutu. Czy moje statystyki jakoś podnoszą się? Nie. It will be weird if it's do something. Okej, przeszedłem. I'm genius. Oho. A cóż to się dzieje? No elo. Pyros. Cześć, Undyne. Jestem tu z moim codziennym... Nie. Dniowym reportażem. Zapomnij o tym człowieku, o którym ci wcześniej mówiłem. Co? Czy... Walczyłem z nim? Tak. Tak, zrobiłem. Tak, walczyłem z nim. Walczyłem z nim do końca. Co? Czy go schwytałem? Nie. Naprawdę się starałem, Undyne, ale na końcu zawiodłem. Co? Chcesz zabrać duszę człowieka sama? Ale Undyne. Ale nie musisz ich nie musisz go niszczyć. Widzisz. Rozumiem. Pomogę ci w każdej możliwej rzeczy, jaką mogę. Thanks, asshole. Oh. Holy heck moly. Chyba nas zauważyła? Nie ruszajmy się. I sobie pójdzie. Aha! Jej! Poszła sobie. O! A ty co robisz tutaj? Yo! Zauważyłeś, jak ona na ciebie patrzyła? To... Było wspaniałe! Jestem taki zazdrosny! Jeżeli brzmi, jakbym miał... Jakbym użył sarkazmu, to przepraszam. Co zrobiłeś, by zwrócić na nią swoją uwagę? Haha! No dalej! Chodźmy zobaczyć, jak... Nie wiem, pokonuje.
złych gości. Are you seriously? He just face-palmed himself into the ground. Uczucie zagrożenia nad twoją głową. Wisi nad tobą. Ale pozostań zdeterminowany. Safe. Konopia! Dobra, akurat wiem, co trzeba zrobić. Muszę tak zrobić i dać to. Tutaj. Pyk. W ogóle ten dźwięk jest epicki. Pyk. I o! I utworzyły drogę. Yay! Co to jest? Nothing. That's... Nie, serio. Jej, jakiś Aron. Pewnie Weber. Flex my muscle. Naprężyłeś się. Aron naprężył się... dwa razy bardziej. Atak zwiększony dla was obojga. Nie. Chyba się, że się napią. Next flex, flex. Ten. Naprężyłeś się jeszcze bardziej. Aron naprężył się trzy razy bardziej. A tak zwiększony do razu. Nieźle, ale nie przegram. I ta... Po prostu ta... edukacja? Hobby? Talent? Ale nie, to... buźka dająca... No dobra, I just flex my muscles and don't chuckle. Aron naprężył się... Naprężyłeś się, Aron naprężył się bardzo mocno. Naprężył się z tego pokoju. Okej, okay. GG. A co to? Okej. Okay. Aha, ja to mogę restartować. Tu chyba powinno coś być z tego co pamiętam. Tak, dobrze pamiętam. Teraz tak. Fajnie jest muzyka w ogóle. Ostatni raz tu. Teraz tu i powinien być tutaj jakiś sekret. And it didn't do it, nothing at all. Okay. Więc po prostu zrobię to tradycyjnie. Raz. Dwa. I trzy. I... pa. I to chyba nie zadziałało. Oh my god. Zwracam jakoś tak. Pyk. Pyk. Bo założę się, że pewnie w jakimś to musi być... zaraz. The ball was called Bridge Seeds to actually... czyli nic. Może tu coś znajdę, jakąś odpowiedź. Byłoby fajnie. Fajnie by było, gdybym mógł kilka nosić na raz. Byłoby to znacznie przyjemniejsze. Okej. Okay. Nice. Gratulacje. Schrzaniłeś zagadkę. Dzięki. Naprawdę to wypełniło mnie z determinacją. Czy nie mogę po prostu zrobić coś takiego? Nie no, epicka jest tutaj ta muzyka orkiestralna. Nie, nic się nie otworzy. A teraz? Jak dodam jeszcze to?
I? Tak! O, ławka. Tu jest samotny Quish, więc to jest. Siedzący pod tą ławką. Czy zabierzesz to? Tak. Wziąłeś zagubiony Quish. Kurde. Nie byłem gotowy na... Po prostu nie byłem gotowy na odpowiedzialność. Okej. Okay. That's interesting. What? Okej. Okay. To teraz jak ja mam to zrobić? One million years later. Słyszę, że coś pewnie z tym mostem jest, bo on nie może być tutaj przypadkiem. Może bym zrobił coś takiego. Czy to by miało jakikolwiek sens? Anything at all. Nie, kurde. What I have to do? Man. Please! Tell me! God damn it. Co ja mam zrobić? Może tu? O! To będzie znacznie ciekawsze. Każdy nic. Nie mogę tak zrobić. Nie, to jest bez sensu. Mój mózg! Dobra. Co ja mam zrobić? Please, tell me. Co teraz? No, tu? No. Dlaczego mam wrażenie, że te grzybki są jakąś podpowiedzią, tylko że ja jestem po prostu aż taki głupi i tego nie rozumiem. I will go insane, I swear. Nie wiem. Może tak? 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 I... tak? Chociaż mam pewną teorię, ale to tylko teoria. Teoria gry. Więc zrobię coś takiego. GG! Ring, ring. Witaj! Tu Papyrus! Jak dostałem ten numer? Jak dostałem ten numer? To było łatwe! Po prostu wpisałem każdy numer sekwencjonalnie, dopóki nie natrafiłem na twój. Nie! Więc co nosisz? Pytam dla przyjaciela. Myślała, że... widziała zabrudzony tutu. Czy to prawda? Czy nosisz na sobie brudne tutu? Yes.
A więc nosisz zabrudzony tutu. Rozumiem. Miłego dnia. Wiesz co, ja lepiej pójdę zapisać na wszelki wypadek. Wait, what? Czyli to można było rozwiązać na dwa sposoby. Ale gra mi mówi, że mój sposób był zły. Ale oczywiście ja zrobię to po swojemu. Mimo, że jestem taki badass. O, to jest jeden dobry sposób. Aha, i stąd się usunął, spoko. A teraz proszę o save point. Bla, 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 bla. Napisany i chyba już na tym momencie skończymy odcinek, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Następny odcinek już będzie za tydzień, będzie już jeden, nie dwa, więc dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa pa.